And ladies and gentlemen, the victory and the gold medals goes to Poland, Daniel Kunikowski. The new champion of the world in classic 1 million meter class of 175, the Polish athlete Daniel Kunikowski, awarded by Mr. Polish of the And now, ladies and gentlemen, let's perform in his honor the Polish national anthem. Pozdrawiam Was ze słonecznej Hiszpanii, gdzie przyjechałem na Mistrzostwa Świata w kulturystyce. Udało mi się spełnić moje marzenie. Udało mi się zostać mistrzem świata w kulturystyce klasycznej do 175 cm. Jestem niesamowicie zadowolony, nie mogę w to uwierzyć. Jedyne co utwierdza mnie w tym przekonaniu, no to ten medal, który mam na szyi i puchar. Jest to naprawdę dowód tego, że tak, jestem mistrzem świata. Chciałbym tutaj na szybko podziękować mojemu trenerowi, który zrobił wszystko co w jego mocy, abym mógł tutaj się jak najlepiej pokazać. Dziękuję Ci, Jurku. Chciałbym podziękować ludziom, dzięki którym mogłem się tutaj znaleźć. Założyłem zbiórkę na zrzutka.pl. Dziękuję Wam wszystkim, co nie, za każdą wpłatę. Dziękuję, jesteście naprawdę cudowni. Dziękuję swojej kochanej Eweli, która ciągle mnie wspiera, ciągle mi pomaga i jest zawsze ze mną. I co? Chciałbym Was serdecznie pozdrowić. Dzisiaj wracam do Polski, jestem naprawdę mega szczęśliwym człowiekiem. Jak Daniel zajął pierwsze miejsce i zagrali mu Mazurka, to czułem się tak, jakby to mi grali, tego Mazurka. Przypomniały mi się chwile, jak kiedyś sam stałem na scenie, tego Mazurka po raz pierwszy słyszałem. Także z całą rodziną żeśmy go dopingowali i no, wielkie poruszenie było, i wzruszenie, że tak powiem, nie? No pewnie, że wielka radość, nie? I też dla mnie jest no, bardzo nobilitujące to, no, że spod mojej ręki wyszedł taki zawodnik. To nie jest tak, że Daniel zawdzięcza wszystko mnie, nie? Bo Daniel już kupę lat trenował na siłowniach sam. Na pewno miał tam jakiś trenerów po drodze też również. I no, zbudował tą sylwetkę przez wiele, wiele lat ciężką pracą i determinacją. No mówię, ja tutaj jak gdyby ostatni szlif taki swój włożyłem, żeby to jego ukształtować w jakiś sposób i żeby na tej scenie był sukces. Natomiast no, tutaj, żeby ten sukces mieć, no to zawodnik przede wszystkim musi mieć talent, nie? No i niewątpliwie Daniel ten talent posiada. Druga rzecz, musi też mieć charakter, bo bez charakteru sam talent nic nie da, nie? No i trzecia rzecz, musi być też wiedza, która ta wiedza, tą wiedzę można wykorzystać, nie? Więc trochę tej wiedzy, jak gdyby ja mu z racji doświadczenia, które przeszłem jako zawodnik wiele lat temu, no jak gdyby udzieliłem mu troszeczkę tego i to mu też pomogło. Natomiast miał problemy z tym zbiciem wagi. No i tutaj już była walka ze samym sobą, bo tutaj mówię, to trzeba mieć naprawdę charakter, żeby wygrać ze samym sobą, no bo to jest dyscyplina sportu, można powiedzieć indywidualna, gdzie zawodnik walczy ze swoimi słabościami. No i on te słabości pokonał, nie? I później to zaowocowało takim sukcesem na scenie. Osiągnięcie czegoś takiego jest nie do opisania. Moim ciągle, kiedy myślę o tym, ciągle, kiedy przypominam sobie, jak był grany hymn Polski, jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się.